Dany jest wykres funkcji f. Dla jakich wartości k spełnione są jednocześnie warunki? Granica przy x dążącym do k z f od x istnieje, wartość f od k jest określona i funkcja f jest nieciągła w punkcie x równym k. Czyli szukamy takiego argumentu k, dla którego te trzy warunki są jednocześnie spełnione. No, dla mnie najłatwiej jest odczytać, w których punktach funkcja jest nieciągła. To jest moim zdaniem najłatwiej odczytać z wykresu. No bo od razu widać, że nieciągła jest w minus dwójce, no bo tutaj mamy taki przeskok wartości. Na lewo od, od minus dwójki mamy wartości, które dążą do takiej wartości 3 z kawałkiem, a potem w minus dwójce jest od razu przeskok na wartość minus 3, to jest ewidentnie nieciągłość. Kolejny taki punkt to jest trójka. Tutaj najpierw mamy 4,5, potem przeskakujemy od razu do minus 4. No i wreszcie mamy trzeci punkt, tutaj funkcja również jest nieciągła. Dlatego że najpierw. Wartości tutaj rosną sobie spokojnie, zbliżając się do jedynki. Potem mamy nagle przeskok od razu w x równym 8 na wartość 7, a potem z powrotem przeskok i znowu od jedynki powoli tutaj funkcja pnie się do góry. Czyli ewidentnie w tym punkcie x równym 8 mamy również nieciągłość. No dobrze, czyli mamy trzy punkty podejrzane o to, że spełniają nasze warunki, ponieważ spełniają na razie ten jeden. No więc musimy sprawdzić, które z tych punktów spełniają kolejne dwa warunki. No to jak już idziemy od końca, no to zajmijmy się teraz tym warunkiem, że wartość funkcji fotka ma być określona. To w minus dwójce wartość funkcji jest po prostu równa minus trzy, tak wynika z wykresu. Jest równa minus trzy, czyli ten punkt spełnia ten drugi warunek. W trójce wartość funkcji również jest określona, jest równa no mniej więcej 4,5. Czyli ten punkt również spełnia ten drugi warunek. W ósemce wartość funkcji jest określona i równa 7, co możemy łatwo z wykresu odczytać, więc wszystkie trzy punkty spełniają również ten drugi warunek. No to zostaje nam do sprawdzenia jeszcze ten trzeci, czy też pierwszy w kolejności tutaj napisany. Czyli musimy zbadać istnienie granicy funkcji f wtedy, kiedy x dąży do k. No to w minus dwójce jest taka sytuacja, że jak dążymy do minus dwójki. Od strony argumentów mniejszych niż minus 2. No to wartości dla tych argumentów układają się tutaj, na tej części wykresu, i widać, że dążą do takiej wartości, która jest trochę większa niż 3. Natomiast jak dążymy z argumentami do minus dwójki z prawej strony, czyli od strony argumentów większych niż minus 2, no to wartości dążą wartości funkcji do minus trójki, więc ewidentnie granica z lewej strony jest inna niż granica z prawej strony. A zatem granica obustronna w tym punkcie nie istnieje, bo ona istnieje tylko wtedy, kiedy granica lewostronna i prawostronna są sobie równe. Czyli ten punkt nie spełnia tego warunku. Podobnie jest w trójce, jak widzicie. No jak dążymy do trójki z lewej strony, no to wartości dążą do wartości 4,5. Natomiast jak dążymy do trójki z prawej strony, no to dla tych argumentów wartości funkcji dążą do minus 4, czyli granica z lewej strony jest inna niż z prawej, i dokładnie na podstawie tego samego argumentu wnioskujemy, że w tym punkcie granica funkcji nie istnieje. No to dochodzimy wreszcie do naszej ostatniej nadziei, czyli punktu x równego 8. No i tutaj, jak popatrzymy na granicę lewą stroną i prawą stroną w ósemce, może nawet napisze to, no to zobaczymy, że granica przy x dążącym do ósemki z lewej strony, czyli od strony argumentów mniejszych niż 8 z naszej funkcji f od x jest równa 1. Wartości dążą do jedynki. Tutaj widać to na wykresie. Natomiast jak dążymy z prawej strony, no to co? No to widzimy, że tutaj wartości funkcji również dążą do jedynki. A więc granica lewostronna i prawostronna są sobie równe, czyli istnieje granica obustronna przy x dążącym do ósemki z naszej funkcji f od x i ona jest równa 1. Czyli ten punkt spełnia ten warunek. Ale pomimo tego, że ta granica istnieje, to ta funkcja jest w tym punkcie nieciągła. Dlatego, że ta granica jest różna niż wartość funkcji w tym punkcie, a wartość funkcji w tym punkcie jest równa 7. 1 to jest co innego niż 7. Więc pomimo tego, że obustronna granica istnieje, to funkcja jest nieciągła. A jej wartość też jest określona, czyli ona spełnia wszystkie te trzy warunki. A zatem rozwiązaniem zadania jest k równe osiem